Fist Federation. Ostatnia runda walki wieczoru. Ostatnia runda tej historycznej gali One Fist. Bardzo mocno teraz może. Dobrze. Patryk wymyślił, żeby schodzić jak najdalej właśnie w stronę swojej prawej ręki, ale od razu został upomniany przez sędziego, że przechodzi linię. Teraz obydwaj panowie puścili holdery. Jakby nie było stołu, to by poszli dalej. Tak. Wywiązała się mocna bójka między panami. Ale dalej. Ale wracamy. Wracamy. Dalej te same taktyki. Zauważmy, że mocno już mokry. A jak mokry, to i pewnie zmęczony jest już Kacper. O, piękną mamy wymianę tutaj. Sierp na sierp. Piękna walka, piękna. No i to było piękne, to było bardzo piękne. Piękna wymiana sierp na sierp. Tutaj panowie już wrzucili, ile fabryka dała, mocna wymiana. Wręcz śmiem podejrzewać, że tam w pewnym momencie były ciosy zadawane nawet zamkniętymi oczami. No ale widzimy, że na twarzy Patryka już te ślady walki mocno widoczne. Chłopaki szachują. Tak, myślę, że Patryk zbiera kolejne siły, żeby właśnie tak zaatakować, jak właśnie w tej chwili. Dokładnie. Troszkę niepotrzebnie się wycofuje po zadawaniu tego pierwszego ciosu, to może wtedy bardzo łatwy cel. Bardzo ładnie, bardzo. I znowu mamy tą piękną wymianę godną walkę. Oj, potężnie teraz. Ale potężny prawy sierp. Potężnie. Mamy liczenie, Patryka. Mógł odczekać, mógł nie atakować od samego początku. Przytrzymaniem. Lepiej chwilę odczekać, pozwolić głowie, aby doszła do siebie. Trafił go w przedramię. Mocno zmęczony jest już Kacper. Widzimy, że już oddycha szeroko otwartymi ustami. Z drugiej strony mamy Patryka, który jest no, może mniej zmęczony, ale mocniej wstrząśnięty tymi ciosami, które otrzymał. Bardziej obity. No i kolejny cios dochodzi do głowy Patryka. Minus punkt dla Patryka. Zapuszczenie holdera. Przypominamy, nie wolno przechodzić nogami na połowę przeciwnika, ale nie wolno również puszczać tych holderów. Znowu mamy to, co najlepsze w tej walce. Znowu mamy wymianę. Oj, potężnie walka. Przyjmuje kolejne ciosy. Bardzo mądrze. Bardzo mądrze zasłaniał barkiem, barkiem przed tym sierpem. Tak. Widać spore doświadczenie Patryka Kowalu. Nie no, uważam Kornik, że walka jest godna walki wieczoru w 100%. Oczywiście. Teraz jeszcze wytarcie rąk, ponieważ no te holdery już są, bądźmy szczerzy, bardzo mokre. Panowie mocno zmęczeni. Dokładnie. No ciekawi mnie zakończenie tej walki. Kolejny prawy, taki prosty, dochodzący do nosa Patryka. To był bardzo szybki cios. Może nie mocny, ale takie ciosy się odkładają i robią oczywiście wrażenie na przeciwniku. Patryk decyduje się na atak, ale to Kacper jest osobą, która wyprowadza w koniec końców więcej ciosów. Cios na tłów, mieliśmy próbę ciosu na dół. Piękna wymiana znowu, piękna ta czwarta runda. Koniec walki. Patryk Kamień dał z siebie wszystko, ale było to jednak za mało na Kacpra. Mam nadzieję, że podobała wam się pierwsza historyczna gala One Fist. Chciałbym werdykt. Kacper! Kajmano! Kamara!
przepiękna walka wieczoru, naprawdę przepiękna walka wieczoru. Dużo wymian, dużo ciosów. Oj, dużo krwi, czyli to, co lubią ludzie. Szczęśliwy zwycięzca Kacper Kajmano Kabara zwycięża pierwszą walkę wieczoru pierwszej gali One Fit Federation. A za uwagę Państwu dziękuję. Tomek Guslik i Artur Kornik-Sowiński. Dziękujemy, do zobaczenia na następnym. Wszystkiego dobrego.